Przed obejrzeniem tego materiału do końca ostrzegam, że z konwulsji śmiechowych możesz dostać jakichś problemów zdrowotnych, więc... Przed obejrzeniem zapoznaj się z treścią tego ostrzeżenia lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, bo niewłaściwe zrozumienie słów Karima Benzemy grozi... ciężkim uszczerbkiem na zdrowie. Czy ty poczujesz, szef sportu na YouTubie? Ha! To boss! Bieżące opinie subiektywno-sportowe. Karim Benzema zapytany na jednej z konferencji prasowych o to, co sądzi na temat tego, że ludzie krytykują go za brak bramek, też się krytycy znaleźli. Bo co? Bo strzelił zaledwie kilka bramek w ciągu roku? Odpowiedział ze swoim znanym luzem. Bramki nie są najważniejsze dla napastnika. Zależy, jak patrzysz na futbol, nie? Że dzisiaj futbol jest nowoczesny, role zawodnika są inne, role napastnika są inne. Oczywiście warto strzelać te bramki, nie wiadomo, gdzieś tam ta bramka jak wpada, to wiadomo, gdzieś tam te statystyki są istotne, tak? I wiadomo, tak jak mówię, strzelanie tych goli jest ważne, tak, ale nie są najważniejsze i to jest, zależy jak to rozumie futbol. Zidane oczywiście chcąc wesprzeć swojego napastnika, swojego i Pereza. Interes łączony. Powiedział, że Karim jest najlepszy. Karim jest najlepszy. I patrząc na formę Karima Benzemy, przepraszam, w ogóle materiał nienagrywany na czasie. Wczoraj strzelił 2 bramki za APL. Przepraszam. Wszystkie winy rozmyte. Nie. No dobra, ale podsumujmy. Benzema mówi, że bramki nie są najważniejsze na napastnika. Zależy, jak patrzysz na futbol. Arsene Wenger mówi, że walka o najwyższe trofea nie jest najważniejsza. Zależy, jak patrzysz na futbol. Możesz patrzeć na futbol jako na zjawisko polegające na tym, by z wielkiej drużyny rok po roku degradować ją coraz bardziej. Liverpool mówi, że mistrzostwo Anglii nie jest najważniejsze. Zależy, jak patrzysz na futbol. Możesz cieszyć się z momentów, kiedy byłeś blisko wygrania tego mistrzostwa albo w ogóle, że awansowałeś do Ligi Mistrzów. To też spoko. Barcelona mówi, że dobre transfery za rozsądne pieniądze nie są najważniejsze. Zależy, jak patrzysz na futbol. Możesz patrzeć na futbol przez pryzmat wydawania jak najwięcej i wygrywania trofeów dzięki temu, że masz Messiego. Kluby ekstraklasy mówią, że granie w europejskich pucharach nie jest najważniejsze. Zależy, jak patrzysz na futbol. Możesz popatrzeć na przygodę w europejskich pucharach w sierpniu i czasami we wrześniu jako na taką, wiecie, no takie przedłużenie urlopu i okazję do tego, żeby dostać srogi w pierdzie. Przeciętny widz na YouTube mówi, że subskrybowanie kanału, który się ogląda i który poprawia nastrój, nie jest najważniejsze, nie? Zależy, jak patrzysz na futbol. Neymar mówi, że gra w najlepszych ligach świata nie jest najważniejsza. Zależy, jak patrzysz na futbol, bo we Francji też jest ciekawie i łatwiej się drybluje z takimi ogórami niż z lepszymi drużynami. Sędziowie w Hiszpanii mówią, że dobre sędziowanie nie jest najważniejsze. Zależy, jak patrzysz na futbol, bo przecież ilość błędów poprawia jakość widowiska i emocji. No, jeżeli wszystko jest sędziowane dobrze, nie denerwujesz się, a tu nagle nie uznają ci gola i od razu gól rośnie. FIFA mówi, że mundial latem w piłkarskim kraju nie jest najważniejszy. Zależy, jak patrzysz na futbol, bo możesz patrzeć na futbol w taki sposób, że w Katarze zimą futbol będzie naprawdę przeatrakcyjnym widowiskiem. Odnośnie wczorajszego, Jurgen Klopp mówi, że wygrywanie meczów, gdy prowadzisz 3-0 do przerwy, nie jest najważniejsze. Zależy, jak patrzysz na futbol. Mogłeś tutaj sobie zapewnić pierwsze miejsce w grupie, no ale to by znowu pozbawiło emocji i ostatnią kolejkę i w tym momencie jest ciekawie. Paweł Janas mówił, że zabieranie Dudka na mundial nie jest najważniejsze. Zależy, jak patrzysz na futbol. Jeżeli patrzysz przez pryzmat beznadziejnych mistrzostw świata, to po co brać legendę polskiego bramkarstwa i narażać na uszczerbek psychiczny, jak może w tym czasie posiedzieć w domu. A Gareth Bale mówi, że zdrowie nie jest najważniejsze. Nie zależy, jak patrzysz na futbol. Zawsze możesz zrobić jeden dobry rajd na pół roku i tak o tym później mówią latami. Więc... I dlatego, kiedy przychodzi derbowy mecz Atletico z Realem, a jedyny nominalny napastnik w drużynie Realu nie oddaje ani jednego strzału na bramkę rywala, ani nie tworzy im jakiejkolwiek okazji swoim kolegom do oddania strzału, a ty po tym spotkaniu odpalasz kampanię mówiącą, że to tylko wina sędziów, bo moja drużyna zagrała kompletne spotkanie, tylko zabrakło jej bramki, to ja ci odpowiadam. Mordo. Bramki nie są najważniejsze. Po prostu zależy, jak patrzysz na futbol. Jeżeli patrzysz na futbol inaczej niż wszyscy bohaterowie tego odcinka, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i gratulujemy Benzemie przełamania. Jestem pewien, że to zaowocuje kolejnymi bramkami w następnych miesiącach. Ale to i tak nie najważniejsze.